jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele osiadłości. Dziś Ewangelia prowadzi nas do spotkania Jezusa z młodym człowiekiem. Podobne jest ono do powołania pierwszych uczniów przez Pana. Choć zaczyna się inaczej, bo to młody człowiek zadaje pytanie Jezusowi, to już potem przebiega ono tak samo jak wezwanie skierowane do pierwszych uczniów. Jezus spogląda i jasno nakazuje, by ten człowiek szedł za Nim. Mówi, że właśnie tego jednego mu brakuje, tego pójścia za Nim, zostawienia swych bogactw. Jezus docenia tego młodego człowieka za jego dotychczasowe dobre postępowanie. Widzi jego szlachetność również. Ewangelia pokazuje, że ten młodzieniec zasmucił się, kiedy usłyszał wezwanie Jezusa, kiedy nie odpowiedział wielkodusznie na to, co prosił Jezus. To wydarzenie, to zasmucające nas zachowanie bogatego młodzieńca jest okazją do tego, by Jezus przypomniał nam na nowo swoją naukę o mądrym korzystaniu z dóbr materialnych. Przywiązanie do nich może być prawdziwym bałwochwalstwem. Może uniemożliwić dostęp do tego, co szlachetne, co duchowe, co prowadzi do zażyłości z Bogiem. Święty Franciszek z Asyżu, jak mawiano o nim biedaczyna z Asyżu, choć pochodził z dość zamożnej rodziny, to szczególnie ukochał ubóstwo, jako drogę do wejścia w zażyłość z Jezusem. Nazywał ubóstwo damą swego serca. My codziennie patrzymy na Maryję. Ona żyje w prostocie nazaretańskiego domu, gdzie służy Jezusowi. My też mamy szkołę życia z sercem otwartym na Boże plany, z sercem wielkodusznym i serdecznie zapatrzonym w oczekiwaniu Pana. Mamy szkołę życia tutaj. Uczymy się służyć Bogu w naszym powołaniu, jakie każdy z nas otrzymał. Doceniajmy nasze powołanie i żyjmy nim. Radujmy się, że spełniamy Jego plan w sobie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.